Het is een beetje gedaan, Otwieram 38. Nadzwyczajną sesję Rady 97 Zwierzynie. Szanowni Państwo, stwierdzam, że do protokołu dwie sesje wcześniej, przed poprzednią sesją, nie wpłynęły żadne sprostowania, co oznacza, że tamten protokół jest za przyjęty. To było moje niedopatrzenie, w może statut jest nie przyjął protokołu. Przepraszam, aczkolwiek nie wpłynęły żadne sprostowania. I również nie wpłynęły sprostowania do protokołu z ostatniej sesji, co również oznacza, że protokół uważa się za przyjęty. Proszę Państwa, zaczynamy od ustalenia porządku obrad. Sytuacja tej sesji nadzwyczajnej była bardzo skomplikowana. Wszystkie osoby pracujące w komisjach merytorycznych, których dotyczą te projekty uchwał, wiedzą, że większość musiało powstać w ostatniej chwili ze względu na ustalenia z jednostkami miejskimi. I tak naprawdę otrzymaliście w trybie zwołania sesji jeden projekt uchwały, resztę musimy wprowadzić do dzisiejszej obrady. Proszę Państwa, zaczynamy od wprowadzenia druku nr 422 do dzisiejszej obrady. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego druku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk nr 423. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego druku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk nr 424. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego druku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk nr 425. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego druku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk nr 426. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego druku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk nr 427. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego druku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Szanowni Państwo, jedna tylko jeszcze rzecz. W porządku obrad, druk nr 424 przejdzie na sam koniec. Może przedostatni to będzie, przepraszam, bo ostatni będzie lista hierarchiczna do remontu, a może będzie tutaj dużo zdań. Więc to będzie przedostatni procedowany druk. Dlaczego? Ponieważ ta kwota, która jest w nim przyjęta, jest zależna od tego, czy przyjmiemy wcześniejsze dwie uchwały. Krótko mówiąc, trudno ją przyjąć najpierw, skoro później na przykład Państwo nie przyjmiecie uchwały, no i jakby ta uchwała będzie źle wyliczona. Stąd też. I zaczynamy od druku numer 421. Już, Szanowni Państwo, przejdźmy na czytanie.